Mamy dany wykres funkcji Y równa się F od X i naszym zadaniem jest odczytanie z tego wykresu, w którym z tych pięciu wyróżnionych punktów funkcja ma minimum lokalne lub maksimum lokalne. Zachęcam Was, żebyście spróbowali rozwiązać to zadanie samodzielnie, zatrzymali odtwarzanie filmu. Jak już je zrobicie, no to żebyście ewentualnie wrócili i obejrzeli film do końca. No dobrze, ja bym to rozwiązał tak. Zacznijmy od tego punktu tutaj na bardziej po lewej stronie. Wartość funkcji w tym punkcie. No, to jest jakaś taka, to jest f w punkcie a. Taka jest wartość tej funkcji. No i zobaczmy, że bez trudu mogę znaleźć taki przedział otwarty wokół tego punktu a, że jeżeli ograniczę argumenty tylko do tego przedziału, to wartości funkcji dla tych argumentów, dla takich x, będą zawsze nie większe niż wartość funkcji w tym punkcie. Czyli ten punkt ewidentnie spełnia definicję maksimum lokalnego, jaka była w poprzednim filmie. Czyli tutaj mamy maksimum lokalne w tym punkcie. I to jest taki klasyczny przykład. Tak wygląda właśnie typowe maksimum gładkiej takiej funkcji. I bez trudu jesteście oczywiście takie maksimum w stanie rozpoznać, jak się domyślam. Te pozostałe punkty nie są już takie oczywiste. No, z wyjątkiem tego ostatniego tutaj, punktu E, gdzie mamy taki klasyczny przykład minimum lokalnego. Wartość funkcji w tym punkcie to jest tyle. No i widzimy, że jak ograniczymy się do jakiegoś przedziału otwartego w otoczeniu tego punktu e, to wartości funkcji w tym przedziale są zawsze większe lub równe wartości funkcji w tym punkcie e. Czyli to jest punkt, który spełnia definicję minimum lokalnego. Tutaj mamy minimum. Lokalne. No a co z tymi pozostałymi punktami, gdzie ta funkcja nie jest już taka gładka, tylko ma jakieś takie nieciągłości? No to zastanówmy się. Rozważmy ten punkt B. W tym punkcie B, gdybyśmy tutaj mieli funkcję ciągłą, gdyby tutaj nie było tej dziury, tylko to byłoby wypełnione tutaj, takie gładkie, no to wyglądałoby to dokładnie tak samo, jak w tym punkcie E, mielibyśmy lokalne minimum. Ale tak nie jest. Wartość funkcji w tym punkcie B to jest tyle to jest wartość funkcji w punkcie B. Natomiast, jeżeli ograniczymy się do jakiegoś przedziału otwartego w otoczeniu tego punktu B, to wartości funkcji w tym przedziale, tak jak je tutaj rysuję, są zawsze mniejsze niż wartości funkcji w tym punkcie B. Czyli ten punkt B spełnia definicję maksimum lokalnego. Czyli w tym punkcie mamy maksimum lokalne. Może to nie jest intuicyjne, może to się wydawać sprzeczne z intuicją, no ale. Ten punkt to jest maksimum lokalne, spełnia definicję maksimum lokalnego. Po prostu wartości funkcji w otoczeniu tego punktu są zawsze nie większe niż wartość funkcji w tym punkcie. No dobrze, zajmijmy się teraz tym punktem C. No, wartość funkcji w tym punkcie C no, jest równa tyle. Tutaj jest wartość w tym punkcie C. No i teraz zauważmy, że jeżeli ograniczymy się do pewnego przedziału, do pewnego otoczenia tego punktu C, to na prawo. Od tego punktu wartości funkcji będą większe niż w tym punkcie C. Na lewo od tego punktu wartości znajdują się tutaj, również są większe niż wartość funkcji w punkcie C. No, dlatego ten punkt również spełnia definicję minimum lokalnego. Czyli tutaj mamy kolejny minimum lokalne. Dlatego zaznaczyłem je również tym samym kolorem co tutaj. No i zastanówmy się teraz, co będzie z tym ostatnim punktem, z tym punktem D? Gdyby tutaj ta funkcja była ciągła, gdyby ten punkt tutaj nie był wyjęty, tylko mielibyśmy taki ciągły tutaj kawałek, no to by wyglądało dokładnie tak samo jak to maksimum, które mieliśmy w punkcie a. A zastanówmy się, czy wyjęcie tego kawałka coś zmienia. No wartość w tym punkcie, w tym punkcie d, to jest taka, to jest wartość funkcji w punkcie d. Jeżeli teraz ograniczymy się do pewnego otoczenia tego punktu, to wartości w tym otoczeniu zarówno na lewo, jak i na prawo tego punktu, są mniejsze niż wartość w tym punkcie. Więc ten punkt również spełnia definicję maksimum lokalnego, czyli tutaj mamy trzecie maksimum lokalne. No już rozwiązaliśmy zadanie.